Moja mama umiała wszystko robić. Ona to później przy końcu już mnie uczyła, a ja nie chciała. A ona, mój dziecko, musisz się nauczyć, to się tobie przyda i ludziom. Przyjeżdżają ludzie, no robię to i dużo bardzo liczyłam. Teraz była jedna pani z Anglii, miała na dwóch rękach tą chorobę, te róży. To mi cały tydzień tu robiła. No i przeszła i pojechała już do roboty. Także są wdzięczni, cieszą się, przyjeżdżają, to tam zawsze jeszcze jakiś prezent przywiozą. O Jezu, ani nie urwi. Taki silny, a to coś tak. To się nie chce urwać. Żeby ryj, wie pan, to można moczyć nogi, jak boli gdzieś, czy coś. Są jeszcze rzeczy, którymi gardzi nauka. Lekarze bezradnie rozkładają ręce. Cóż, podnóże Bieszczad to przedziwna kraina. Natknąć się tu można na nagrobek wampira i bladolicą śmierć na górskim szlaku. Ludzi gnębią biesy, chronią anioły, a pomoc w uroku i chorobie niosą wiejskie znachorki. Takie jak pani Stanisława. Gdzie ta noga? I co ci się tu stało? Opuchlizna. No jest opuchlizna i mnie się ciężko z tym chodzi. Krwawnik. Okłady z wywarów doskonale usuwają opuchliznę. Picie naparów wspomaga żeński układ hormonalny. Namaczać tą szmatę kazową. I to, gdzie rana, to zawinąć na noc i w tym spać. A dopiero rano to ściągnąć. No i nie trzeba nogi mieć, nie spłukiwać. W wieczór znowu, tak do trzech razy, żeby można było zrobić. Będzie dobrze. Moja mama to tak zawsze umiała. Ona pochodziła z Leska, no i później tu wyszła za mąż. Średniej się i ja też w Lesku więcej się chowałam. To w dawnych czasach też tak nie było leków, nie było lekarzów, bo gdzie tam nie był lekarz jaki. No to oni jakimś tym sposobem, jakieś sny mieli. Bo moja mama mówiła, że jej prababka właśnie dostała taki sen, że te róże właśnie takim czymś trzeba robić. Tak, tak, jest modlitwa do tego, pewnie. Bez modlitwy nie mówię tak przez Boga, a nie do proga. To jest święta prawda, Pan Bóg pomaga. I co to jest? To jest len, proszę panią. Takie te patyki. To jest. A ta tkanina? Proszę? Ta tkanina? Tak, to jest len. To jest takie pośmiane, wie pani. Ona jest jakaś specjalna? Specjalna, tak. Tego nie ma, tego nie kupi w sklepie. A skąd pani to bierze? Ja to jeżdżę po starych ludziach, bo oni jeszcze przedwojenne mają. Ja znam, gdzie to tam jadę. Takie rzeczy się robi. No i później się to podpala. Bierze się na tą chorą nogi. Czy to twarz, czy to głowa, czy to ucha. To wszystko jedno. Mhm. I palę. Ale to na przykład ręka moja, to by powinno być przykryte lnem? Czy teraz, tak, czy tak, powinno być? To musi być tak, o, na położone, o, i na tym palić trzeba. Na tym palić trzeba, tak, i tak. Gasi pani gołą dłonią, ja tak? Gołą dłonią gaszę to wszystko, żeby nie piekło. A kiedy pani się modli? Po, czy to już po, czy przed, nie, czy w trakcie? Przed. Jak zaczynam już robić, to już idzie modlitwę i tyle przykładów.
A jak ta modlitwa brzmi? Może pani powie, zdradzi chociaż fragmencik? Na razie nie. Na razie tak nie można. Nie. To jest melisa, czyli na uspokojenie, prawda? I pachnie cytryną. Tak. A pokrzywana to jest? A pokrzywa też jest dobra. Napić je w środku żołądek, głowy czy coś. Też można wypić. I to jest pokrzywa? Tak. A mięta to jest jeden rodzaj mięty, czy ich jest kilka różnych? Mięta chyba jedna jest. Nie ma takich różnych. To jest mięta. Tak. Z Matką Boską bardzo miałam sny długie. Rozmawiałam cały czas, a ona mnie teraz już nie przychodzi, czy się zagniewała na mnie. Miała taką śliczną, białą sukienkę, tutaj takim, jak warkor, miała takie dużo pasania, bosa, a niebieską chustkę na głowie, tak, aż do ziemi. I przyszła z tamtej strony ucanu do mego okna, przez okno przeszła do chałupy. Tak sen był. Przyszła jakieś koło mnie, siadła kululuszka. Ja tak rozmawiam, a nie wiem z kim. No i tak do niej tłumaczę, że takie ludzie są czasem nieżyczliwi, nie życzą człowiekowi chleba. A ona powiada, ha, ja ci cały czas bronię, jakbym ci nie broniła, by ci dawno zjedli. No mnie chce pani pomyśleć. Ja się obudziła, szukam Matki Boskiej, koło mnie nie ma. I tak siadłam i myślę, co to ma znaczyć. A ona drugi dzień, na drugą noc znowu przyszła. I tak jak ja mam tam kuchni, taki był taboret. Ona stawała na ten taboret, mówię panu, że myślę, że ja jakieś bajki opowiadam. I utwierała okno i szła przy san na drugą stronę. No wie pani, by chciała pani uroki usunąć, pani nie usunie tego. Choćby pani chciała zrobić. To już ten, co zawsze robi. Musi to robić. Czyli? No tak jak ja wiem, no to zrobię. A pani nie wiem, pani robiła i choćbym pokazała, to i tak to się nie przypadnie. I na zwierzęta też, bo tutaj też jeden gość jechał koniem, a taki ładny, zadbany, oj, tam jeden mężczyzna, ale śliczny koń, upadł na ziemi. Ale to jeszcze moja mama robiła i mama pobiegła sama, nawet ten gość nie wiedział, że mama moja to umie. Przyszła, umyła tego koniska, tego on za chwilę głową poczepu stanął, a ten mężczyzna tak patrzy na moje mamy, co to było. Dopiero mama mu tłumaczyła, o jak się cieszył, taki śliczny koń, no i czasem też może zginąć. Już. Zawrócenie tu wie pani tak, już jak już tak silno człowieka chyci, to pani bierze do garnuszka wody, pół litry i tą łyżkę, co pani je, wypłukać w tej wodzie. I pani się umyje i to ma przepaść. A nie szuka pani uczennicy? No na razie nie, ja mam córki, wnuczki, ale wnuczkę nie, tylko córce. A dlaczego koleżanka nie mogła być? Tak, chodnika. Proszę wytłumaczyć, dlaczego koleżanka nie może być pani uczennicą? Nie wolno tak cudzego, tylko swój, to takie rzeczy to musi być swój.